Chcesz chudnąć? To zacznij sprawdzać kaloryczność swoich przekąsek. Zobacz na moim przykładzie. Moje zapotrzebowanie kaloryczne, żeby chudnąć, jest to około 1800 kalorii dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja i przekąska zabierają mi 1700-1600 kalorii. Już praktycznie całe moje zapotrzebowanie, żeby chudnąć danego dnia. Zobacz, ile dodatkowych kalorii mogłabym przytulić zupełnie nieświadomie. Paczka chipsów 150 gram ma około 800 kalorii. Tabliczka czekolady ma około 600 kalorii. A wiadomo, przez cały dzień sobie ją gdzieś tam szkubiemy. No i takim sposobem zupełnie przypadkiem dostarczamy dodatkowych 1500 kalorii. Albo i więcej. Wszystko zależy, co i w jakich ilościach podjadamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyście nauczyły się sprawdzać kaloryczność przekąsek, bo to one rujnują nam odchudzanie. Napisz w komentarzu, jakie przekąski najczęściej zajadasz, sprawdź ich kaloryczność, albo ja sprawdzę i napiszę Ci w komentarzu, ile kalorii ma ta Twoja ulubiona przekąska.